Henryk Sienkiewicz Potop Tom trzeci, rozdział pierwszy W czasie, gdy w Rzeczypospolitej wszystko, co żyło, siadało na koń, Karol Gustaw bawił ciągle w Prusach, zajęty dobywaniem tamtejszych miast i układami z elektorem. Po łatwym i nadspodziewanym podboju bystry wojownik wprędce się opatrzył, iż szwedzki lew pożarł więcej, niż trzewia jego znieść zdołają. Po powrocie Jana Kazimierza stracił nadzieję utrzymania Rzeczypospolitej, lecz wyrzekając się w duszy całości, chciał przynajmniej jak największą część zdobyczy zatrzymać, a przede wszystkim prusy królewskie, prowincje do jego pomorza przyległą, żyzną Wielkimi miastami usianą bogatą. Lecz ta prowincja, jak pierwsza zaczęła się bronić, tak dotychczas stała wytrwale przy dawnym panu i Rzeczypospolitej. Powrót Jana Kazimierza i rozpoczęta przez Konfederację Tyszowiecką wojna, mogły pruskiego ducha ożywić, w wierności go utwierdzić, do wytrwania zachęcić. Postanowił więc Karol Gustaw skruszyć powstanie, zetrzeć kazimierzowe siły, by prusakom nadzieję pomocy odjąć. Musiał to uczynić i ze względu na elektora, który z mocniejszym zawsze trzymać był gotów. Król szwedzki poznał go już do gruntu, bo ani chwili nie wątpił, że jeśli kazimierzowa fortuna przeważy, elektor po jego stronie znowu stanie Gdy więc oblężenie Malborka szło tempo, bo im go potężniej dobywano, tym go potężniej pan Wejher bronił, ruszył Karol Gustaw do Rzeczypospolitej. Aby Jana Kazimierza na nowo, choćby w ostatnim jego krańcu, dosięgnąć. A że czyn po postanowieniu następował u niego tak prędko, jak właśnie grzmot po błyskawicy, podniósł więc wojska leżące przy miastach i nim się kto w Rzeczypospolitej opatrzył, nim wieść się o jego pochodzeniu rozeszła, on już minął Warszawę i w największe płomienie pożaru się rzucił. Szedł więc do burzy podobny, gniewem, zemstą i zawziętością trawiony. Dziesięć tysięcy koni tratowało za nim pola, jeszcze śniegiem pokryte, a piechoty z prezydiów podnosił i szedł razem z wichrem, aż hen ku południowi Rzeczypospolitej. Po drodze palił i ścinał. Nie był to już ów dawny Karolus Gustawus. Pan dobry, ludzki i wesoły, klaszczący w dłonie jeździe polskiej, mrugający oczyma przy ucztach i schlebiający żołnierzom. Teraz, gdzie się ukazał, płynęła potokiem krew szlachecka i chłopska. Po drodze ścierał partie, jeńców wieszał, nikogo nie żywił. Ale jak gdy wśród gęszczy borów potężny niedźwiedź niesie swe ciężkie cielsko, Krusząc po drodze krze i gałęzie, wilcy zaś idą w trop za nim i nie śmiąc mu drogi zastąpić, coraz bliżej następują nań z tyłu. Tak i owe partie ciągnęły za armią Karola w coraz ciaśniejsze łącząc się gromady, i szły za szwedem jako cień idzie za człowiekiem, i wytrwalej jak cień, bo we dnie i w nocy, w pogodę i w niepogodę. Przed nim zaś psuto mosty, niszczono zapasy, że musiał iść jak w pustynie, nie mając głowy gdzie schronić lub się w głodzie czym pokrzepić. Sam Karol Gustaw wprędce pomiarkował, jak straszne jest jego przedsięwzięcie. Wojna rozlewała się na naokół niego tak szeroko, jak morze rozlewa się na naokół zabłąkanego wśród roztoczy okrętu. Gorzały Prusy, gorzała Wielkopolska, która pierwsza poddaństwo przyjąwszy, pierwsza chciała szwedzkie jarzmo zrzucić. Gorzała Małopolska, i Ruś, i litwa, i żmudź. W zamkach i w wielkich miastach, niby na wyspach trzymali się jeszcze Szwedzi. Zresztą wsie, bory, pola, rzeki były już w polskim ręku. Nie tylko człowiek. Nie tylko mniejszy podjazd, ale i pułk cały nie mógł się od głównej szwedzkiej siły ani na dwie godzin odłączyć, bo zaraz przepadał bez wieści, a jeńcy, którzy wpadli w chłopskie ręce, umierali w mękach straszliwych. Próżno Karol Gustaw po wsiach i miastach ogłaszać kazał, iż który chłop zbrojnego szlachcica, żywcem lub umarłego dostawi. Wolność na wieczne czasy i ziemię w nagrodę otrzyma. Chłopi bowiem, porówni ze szlachtą i mieszczany, wyciągnęli do lasów. Lud z gór, lud z puszcz głębokich, lud z ługów i pól tkwił w lasach, czynił zasieki Szwedom po drodze, napadał na mniejsze prezydia, wycinał w pień podjazdy. Cepy, widły i kosy, nie gorzej od szlacheckich szabel, Opłynęły krwią szwedzką. Tym bardziej zaś gniew wzbierał w sercu Karola, że przed kilkunastu miesiącami tak łatwo ten kraj ogarnął, więc prawie nie mógł pojąć, co się stało, skąd te siły, skąd ten opór, skąd ta wojna straszna na śmierć i życie, której końca przed sobą nie widział i odgadywać go nie umiał. Częste też bywały narady w obozie szwedzkim. Szli z królem. Brat jego Adolf, książę Biponcki, komendę nad wojskiem mający, Robert Douglas, Henryk Horn, krewny jego, który pod Częstochową był kosą chłopską usieczon. Waldemar, Graf Duński i Uf Miller, który u stóp jasnej góry sławę swą bojową zostawił, i Aschenberg w prowadzeniu jazdy między szwedami najbieglejszy i Hammerschild, który armatami zawiadował i stary Zbój, marszałek Arfuit Wittenberg, ze zdzierstw swych sławny, a ostatkiem zdrowia goniący, bo przez galicką chorobę toczon. I Forgel i wielu innych. A wszystko wodzowie biegli w zdobywaniu miast i w polu królowi tylko samemu Jeniuszem ustępujący. Ci tedy lękali się w sercach, aby całe wojsko z królem nie przepadło, przez trudy, brak żywności i zaciekłość polską zmożone. Stary Wittenberg wprost odradzał królowi pochód. Jakże to królu, mówił, będziesz zapuszczał się aż w ruskie kraje za nieprzyjacielem, który niszczy wszystko po drodze, sam niewidzialnym pozostając? Co uczynisz, jeśli koniom nie tylko siana i owsa, ale nawet strzech z, z chałup zbraknie, a ludzie z niewywczasów popadają? Gdzie są owe wojska, które w pomoc nam przyjdą? Gdzie zamki, w których moglibyśmy odżywić się i strudzonym członkom dać wolgę? Nie równam się z twoją, panie, sławą, ale gdybym był Karolem Gustawem, właśnie bym tej sławy, tak wielkimi zwycięstwami nabytej, na zmienne koleje wojny nie wystawiał. Na to odpowiadał Karol Gustaw. I ja, gdybym był Wittenbergiem. Po czym Aleksandra Macedońskiego wspominał, z którym lubił być porównywany. I szedł naprzód, goniąc pana Czarnieckiego. Ten zaś, nie mając sił tak wielkich ani ćwiczonych, umykał się przed nim. Ale umykał jak wilk, gotów zawsze się zwrócić. Czasem też szedł przed szwedami, czasem po bokach, a czasem, zapadłszy w głuchych lasach, puszczał ich naprzód, tak iż oni myśleli, że jego gonią. A on właśnie szedł za nimi, wycinał opieszałych, tu i owdzie uszczknął cały podjazd znosił idące wolniej pułki piesze napadał na wozy z żywnością i nigdy szwedzi nie wiedzieli gdzie jest z której strony uderzy nieraz w zmrokach nocnych rozpoczynali ogień z armat i muszkietów do zarośli sądząc że nieprzyjaciela mają przed sobą nurzyli się śmiertelnie szli w chłodzie głodzie i zmartwieniu a ów wir Molestissimus wisiał ciągle nad nimi jako chmura gradowa wisi nad łanem zboża. Na koniec dopadli go pod gołębiem niedaleko ujścia wieprza do Wisły. Niektóre chorągwie polskie stojące w gotowości, rzuciwszy się z impetem na nieprzyjaciela, rozniosły postrach i zamieszanie. Więc naprzód skoczył pan Wołodyjowski ze swoją laudańską chorągwią i wsparł królewicza duńskiego Waldemara. Zaś pan Kawecki Samuel i młodszy Jan stoczyli z pagórka pancerną chorągiew na najemnych Angielczyków Wilkinsona i w mgnieniu oka pożarli ich jako szczupak pochłania klenia, zaś Pan Malawski zwarł się z księciem biponckim tak szczelnie, iż ludzie i konie pomieszali się ze sobą jako kurzawa, którą dwa wichry z przeciwnych stron przyniosą i jeden wir z niej uczynią. W mgnieniu oka zepchnięto Szwedów ku wiśle, co widząc, Douglas pospieszył swoim z wyborową rajtarią na ratunek lecz rozpędu i te nowe posiłki wstrzymać nie mogły. Poczęli więc Szwedzi skakać z wysokiego brzegu na lód, padając trupem tak gęsto, że czernili się na śnieżnym polu, jako litery na białej karcie. Legł królewicz Waldemar, legł Wilkinson, a książę Biponski obaląc konia nogę złamał. Legli wszelako i obaj panowie kawetcy, i pan Malawski, i Rudawski, i Rogowski, i pan Tymiński, i Choiński, i Porwaniecki, jeden tylko pan Wołodyjowski, chociaż się w szwedzkie szeregi jako nurek w wodę z głową zanurzał, najmniejszej rany nie poniósł. Tymczasem przyciągnął sam Karol Gustaw z główną siłą i armatami. I naówczas zmieniła się postać boju. Inne czarnieckiego pułki, niekarne i niewyćwiczone, nie umiały stanąć na czas w ordynku. Niektóre koni nie miały pod ręką, inne, po dalszych wsiach leżące, wbrew rozkazom, aby ciągle były w pogotowiu, zażywały w czasu po chatach. Na owe, gdy nieprzyjaciel natarł niespodziewanie, wnet poszły w rozsypkę i ku wieprzowi umykać poczęły. Więc pan Czarniecki kazał trąbić na odwrót, aby tamtych pułków, które pierwsze uderzyły, nie wygubić. Jedni poszli tedy za wieprz, inni do końskowoli, zostawując pole i sławę zwycięstwa Karolowi, gdyż tych zwłaszcza, Którzy za wieprza uchodzili, długo ścigały chorągwie Zbrożka i Kalińskiego przy Szwedach jeszcze zostające. Radość była w obozie szwedzkim niezmierna. Niewielkie wprawdzie dostały się Szwedom owego zwycięstwa trofea, sakiewki z owsem i trochę pustych wozów, lecz Karolowi nie o łup tym razem chodziło. Cieszył się, że zwycięstwo szło jak i dawniej w jego ślady, że ledwo się pokazał, już pogromił. I to samego pana Czarnieckiego, na którym największe nadzieje Jana Kazimierza i Rzeczypospolitej spoczywały. Mógł się spodziewać, że wieść rozbiegnie się po całym kraju, że każde usta będą powtarzały. Czarniecki zniesion, iż bojaźliwi rozmiary klęski przesadzą, a przez to zwątlą serca i odbiorą ducha wszystkim, którzy na głos Konfederacji Tyszowieckiej za broń chwycili. Więc gdy mu przyniesiono i rzucono pod nogi owe sakiewki owca, a z nimi razem ciała Wilkinsona i Waldemara, on zwrócił się do swych frasobliwych generałów i rzekł Rozmarszczcie ich mościowie czoła, bo to jest największe zwycięstwo, jakie od roku odniósł i całą wojnę skończyć ono może. Wasza królewska mość, odrzekł Wittenberg, który słabszym jak zwykle będąc czarniej rzeczy widział, Dziękujemy Bogu i za to, że pochód dalszy będziemy mieć spokojny chociaż takie wojska jak Czarnieckiego prędko się rozpraszają, ale i prędko zbierają na powrót. Na to król. Panie marszałku, nie mam Cię za gorszego wodza od Czarnieckiego, ale gdybym Cię tak rozbił. – Tuszę, że i przez dwa miesiące nie zdołałbyś wojsk zebrać. Wittenberg skłonił się tylko w milczeniu, a Karol mówił dalej. – Tak jest. Pochód będziemy mieli spokojny, bo tylko jeden Czarniecki mógł go naprawdę tamować. Nie masz wojsk Czarnieckiego, nie masz przeszkód. Generałowie uradowali się tymi słowy. Ubojne zwycięstwem wojska przechodziły przed oczyma króla z krzykiem i śpiewami. Czarniecki przestał wisieć na kształt chmury nad nimi, czarniecki rozproszony przestał istnieć. Wobec tej myśli zapomnieli o przebytej mordędze, wobec tej myśli miłe były im przyszłe trudy. Słowa królewskie, które wielu oficerów słyszało, rozniosły się po obozie i wszyscy byli tego mniemania, że zwycięstwo istotnie miało nadzwyczajne znaczenie że smog wojny na nowo zabity, a jeno czasy pomsty i panowania nastaną. Król dał wojsku kilkanaście godzin spoczynku. Tymczasem od Kozienic przyszły wodzy z żywnością. Wojska roztasowały się w Gołębiu, w Krowienikach i w Życzynie. Rajtarowie pozapalali opuszczone domostwa. Powieszono kilkunastu chłopów wziętych z bronią w ręku i kilku pachołków wojskowych, których za chłopów poczytano. Następnie odbyła się uczta, po której zaś żołnierstwo zasnęło snem twardym, bo od dawna po raz pierwszy spokojnym. Na zajutrz dzień zbudzili się rześko i pierwsze słowa, jakie napłynęły wszystkim do ust były – nie masz Czarnieckiego. Powtarzał to jeden drugiemu, jakby się wzajem chcieli o dobrej nowinie upewnić. Pochód rozpoczął się wesoło. Dzień był suchy, zimny, pogodny. Szerść końska i nozdrza pokrywały się szronem. Zimny wiatr pozmrażał kałuże na trakcie lubelskim i drogę uczynił dobrą. Wojska wyciągnęły się niemal milowym wężem, czego przedtem nie czyniły nigdy. Dwa pułki dragońskie pod wodzą Francuza Dibła poszły na Końskowolę, Markuszew i Garbów w mili od głównej siły. Gdyby tak szły przed trzema jeszcze dniami, szłyby na pewną śmierć, lecz teraz poprzedzał je postrach i sława zwycięstwa. Nie masz czarnieckiego, powtarzali sobie oficerowie i żołnierze. Jakoż pochód odbywał się spokojnie, z głębin leśnych nie dochodziły okrzyki, z zarośli nie wypadały groty puszczane niewidzialnymi rękami. Pod wieczór Karol Gustaw przybył do Grabowa wesół i w dobrym humorze. Już właśnie zabierał się do spoczynku, gdy Aschenberg dał znać przez służbowego oficera, że chce się pilno widzieć z królem. Po chwili wszedł do kwatery i nie sam, ale z kapitanem dragońskim. Król, który miał oko bystre i pamięć tak niezmierną, że wszystkich niemal żołnierzy imiona pamiętał, poznał zaraz kapitana. A co nowego, Fried? Spytał. Di wrócił? Di zabity odpowiedział Fried. Król zmieszał się. Teraz dopiero zauważył, że kapitan wyglądał, jak gdyby go z grobu wyjęto. I odzież miał poszarpaną. A dragoni? spytał. One dwa pułki. Wszystko w pień wycięte. Mnie jednego żywcem puszczono. Smagłe oblicze króla stało się jeszcze ciemniejszym. Rękoma założył sobie pukle włosów za uszy. Kto to uczynił? Czarniecki. Karol Gustaw umilkł i począł patrzeć ze zdumieniem na Aszemberga, a ten głową tylko kiwał, jakby chciał powtarzać. Czarniecki, Czarniecki, Czarniecki. Wszystko to niepodobne do wiary, rzekł po chwili król. Widziałeś go na własne oczy? Jako twój majestat, panie widzę. Przykazał mi pokłonić się Waszej królewskiej mości i oświadczyć, że teraz zawisłe się znów przeprawia, ale wnet tropem naszym pójdzie. Nie wiem, czyli prawdę powiadał. Dobrze, rzekł król. Siła przy nim ludzi? Nie mogłem dokładnie zmiarkować, ale ze cztery tysiące ludzi sam widziałem, a za lasem stała także jakowaś jazda. Otoczono nas wedle Krasiczyna, do którego pułkownik Dibuła umyślnie z traktu zboczył, bo mu doniesiono, że się tam ludzie jakowi się znajdują. Teraz mniemam, że Czarniecki umyślnie podesłał języka, aby nas w zasadzkę wprowadzić. Jakoż nikt prócz mnie żywy nie wyszedł. Chłopstwo dobijało rannych, jam cudem ocalał. Z diabłem chyba ten człowiek wszedł w przymierze, rzekł, przykładając dłoń do czoła król. Bo żeby po takiej klęsce znów wojsko zebrać i nad karkiem nam stanąć, nieludzka moc. Stało się wedle tego, co marszałek Wittenberg przewidywał, wtrącił Asszenberg. Na to król wybuchnął. Wy wszyscy umiecie przewidywać, jeno radzić nie umiecie. Aszemberg pobladł i umilkł. Karol Gustaw, gdy był wesół, zdawał się być z samej dobroci ulepiony. Ale gdy raz brew zmarszczył, wzbudzał strach nieopisany w najbliższych i nie tak ptaki kryją się przed orłem, jako kryli się przed nim najstarsi i najzasłużęsi generałowie. Lecz zaraz w prędce się pomiarkował i pytał znowu kapitana Frida: Zacnęż to wojska przy Czarnieckim? Widziałem kilka chorągwi nieporównanych, jako to u nich bywa jazda. To te same pod gołębiem z taką furią nacierały. Stare muszą być pułki. A on sam, Czarniecki, wesół, dufny? Tak dufny, jakoby to on pod gołębiem rozgromił. Teraz tym bardziej musiały się serca w nich podnieść, bo o Gołębskie już zapomnieli, a Krasiczyńską Wiktorią się chwalą. Wasza Królewska Mość, co mi kazał Czarniecki powtórzyć, tom powtórzył, ale gdym już wyjeżdżał, zbliżył się do mnie ktoś ze starszyzny, człowiek potężny, stary i rzekł mi, iż jest ten, który wiekopomnego Gustawa Adolfa w ręcznym boju rozciągnął. Siła i przeciwko waszej królewskiej mości bluźnił, inni zaś mu wturowali. Tak oni się hełpią. Odjechałem wśród urągań i wymyślań. Mniejsza z tym, odparł Karol Gustaw. Czarniecki nie rozbity i wojska już zebrał. To grunt. Tym spieszniej musimy iść naprzód, aby polskiego Dariusza jak najprędzej dosięgnąć mościom wolno już odejść. Wojsku rozgłosić, że owe pułki od kup chłopskich na oparzeliskach zginęły. Idziemy naprzód. Oficerowie wyszli. Karol Gustaw został sam. Przez czas jakiś dumał posępnie. Miałożby zwycięstwo pod Gołębiem żadnych owoców nie przynieść? Położenia nie zmienić? Owszem, większą tylko zaciekłość w całym tym kraju rozbudzić? Karol Gustaw wobec wojska i generałów okazywał zawsze pewność siebie i wiarę. Ale gdy został sam i poczynał rozmyślać o tej wojnie, jaka się od początku łatwo zaczęła, a coraz trudniejszą stawała, nieraz ogarniało go zwątpienie. Wszystkie wypadki przedstawiały mu się jakoś dziwnie. Często wyjścia nie widział, końca nie mógł odgadnąć. Czasem zdawało mu się, że jest jako człowiek, który wszedłszy z brzegu morskiego w wodę, czuje, że za każdym krokiem głębiej schodzi i wkrótce straci grunt pod nogami. Lecz wierzył w gwiazdy. I teraz więc podszedł do okna, aby na swoją wybraną popatrzyć. Na tę właśnie, która w wielkim wozie, czyli w niedźwiedzicy, najwyższe miejsce zajmuje i świeci najmocniej. Niebo było pogodne. Więc i w tej chwili płonęła jaskrawo, migotała się na błękitno i czerwono, zdala tylko poniżej, na ciemnym granacie nieba, czerniła się jako wąż, samotna chmura. Od której szły jakby ramiona, jakby gałęzie, jakby macki morskiego potworu, i zdawały się coraz zbliżać ku królewskiej gwieździe.